A jeśli mowa o wykładach, to już teraz mam przyjemność przedstawić naszego prelegenta, który, jak przyznacie Państwo, jak ktoś się wczyta, to taki niecodzienny wykład nam zaproponował: polityczne, społeczne i prawne pozostałości nazizmu w Niemczech. Zainteresował mnie ten temat z uwagi na to, że parę miesięcy temu, jak Państwo pamiętacie, była cała ta akcja związana z paleniem symboli przy ognisku na Śląsku i tam cała, nie wiem czy pan doktor do tego również nawiąże, i oczywiście zaczęła się taka dyskusja o tym, czy jest jeszcze niebezpieczeństwo odrodzenia się w ogóle nazizmu w Niemczech, i nawet było kilka takich zwiastunów pokazujących, że to jest całkiem poważny problem i nie jest to takie nieoczywiste. W związku z tym chciałabym, żebyśmy wiedzieli coś więcej na ten temat, i zaprosiłam znawcę problematyki niemieckiej, pana doktora Janusza Jartysia, który jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku politologia w Instytucie Politologii. Pracę magisterską pisał właśnie na temat systemu politycznego w RFN w świetle postanowień ustawy zasadniczej. Stopień doktora uzyskał w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie dysertacji doktorskiej Wschodnio-pruskie ziemiaństwo na przykładzie wybranych rodów, a w latach 1918-1939. Promotorem rozprawy był pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Kotłowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowe zainteresowania pana doktora dotyczą kwestii związanych z meandrami niemieckiej historii, ale przede wszystkim europejskich standardów praw człowieka wobec nowych ruchów społecznych LGBT czy ruchów feministycznych również. Praca, którą teraz, monografię naukową, nad którą pracuje pan doktora, która pewnie będzie zwieńczeniem tego rozwoju naukowego stopniem doktora samodzielnej nauki, czy doktora habilitowanego, koncentruje się wokół problemów społeczno-politycznych i kulturowych uwarunkowań homofobii w świecie sportu. Poza kwestiami naukowymi interesuje się pan motoryzacją. Jest miłośnikiem marki Volkswagen. No, wcale się nie dziwię, że tej marki akurat w kontekście zainteresowań. I przez wiele lat brał udział w zlotach tych dobrych samochodów. Ponadto, no właśnie, interesuje się sportem, polityką lokalną i ogólnokrajową, tak jak przystało na wytrawnego politologa. Panie doktorze, mikrofon jest do pana dyspozycji. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Dziękuję pani dziekan za zaproszenie i możliwość wygłoszenia wykładu tutaj na auli przed państwem dotyczącego rzeczywiście pozostałości nazizmu w systemie politycznym, społecznym i prawnym Republiki Federalnej Niemiec. A więc no, poopowiadam, będę państwu mówił o tym, jak to było po 1945 roku. Pani dziekan tutaj wspomniała o Volkswagenie. Oczywiście to jest taki fenomen, że w istocie rzeczy to auto w Polsce i w wielu krajach europejskich nie powinno być popularne. Bowiem twórcą ludowego auta no, był nie kto inny jak kanclerz III Rzeszy, Adolf Hitler. I on 17 stycznia 1934 roku po rozmowie z doktorem Ferdynandem Porsche no, przedstawił plan budowy takiego ludowego auta. Sam nakreślił jego parametry, to znaczy mówił, że ma być to pojazd chłodzony powietrzem, bo nie każdy niemiecki lekarz ma... Bo nie każdy niemiecki lekarz posiada garaż, ma rozwijać prędkość do 100 km na godzinę. No i tegoż to dnia
dr Ferdynand Porsche podpisał umowę z Głównym Urzędem Rzeszy do spraw motoryzacji. Żeby było jeszcze śmieszniej, to Ferdynand Porsche, jeżeli popatrzymy na Volkswagena Garbusa, zaprojektował taką kanciastą karoserię, no i sam kanclerz poprawił to. Czyli tak na dobrą sprawę, jako plastyk, no malarz zaokrąglił tą karoserię. Tak, tak, stąd tak. I na 50. urodziny dostał takiego małego Garbusa w prezencie, taką miniaturkę. A więc auto dobre, ale geneza mroczna. Natomiast, proszę Państwa, ja dzisiaj skupię się na pewnych kwestiach, które co prawda wydarzyły się w historii, ale które do dzisiaj ciążą tak na dobrą sprawę na naszych sąsiadach, mam tu na myśli Republikę Federalną Niemiec. Miłe, bardzo demokratyczne i sympatyczne państwo, bardzo lubię to państwo, uwielbiam te żółte wagoniki w Berlinie, uwielbiam smak piwa na Alexanderplatz, ale w tym ulubionym przeze mnie kraju sąsiednim, no nie wszystko też było idealne. No i dzisiaj chciałem Państwu przedstawić, jak ta historia Republiki Federalnej Niemiec po roku 1949 się rozwijała i jaki silny wpływ na rozwój tego państwa miały pozostałości po dyktaturze, która w Niemczech miała miejsce na przestrzeni lat 1933-1945 i jak długo Republika Federalna Niemiec z pewnymi pozostałościami tej dyktatury tak na dobrą sprawę się borykała, a nie do końca jeszcze wszystkie rozliczyła. Niczym przejdziemy do konkretnych przykładów, trzeba było sobie uświadomić, w jaki sposób powstało zachodnio-niemieckie państwo. Przepraszam, czy dobrze słychać? Tak. Dobrze. Dziękuję. W jaki sposób powstało zachodnio-niemieckie państwo? Proszę zważyć, że Republika Federalna Niemiec, czy geneza powstania, geneza Republiki Federalnej Niemiec jest specyficzna. Bowiem najpierw powstało prawo tego państwa, a potem dopiero proklamowano jego powstanie. Jak doskonale wiemy, III Rzesza przegrała II wojnę światową i w wyniku decyzji wielkich zwycięskich mocarstw terytorium Niemiec, pokonanych Niemiec zostało podzielone pomiędzy cztery strefy okupacyjne. Biorąc pod uwagę, że stosunki pomiędzy Zachodem a Związkiem Radzieckim w ówczesnym czasie powojennym zaczęły się pogarszać, tak na dobrą sprawę doszło do takowej sytuacji, że Niemcy przestały być traktowane gospodarczo jako całość, no i de facto nastąpiła rywalizacja pomiędzy zachodnimi aliantami a Związkiem Radzieckim, w rezultacie czego, tutaj nie będziemy tych mandrów omawiać, bo to długo trzeba by było opowiadać, w rezultacie czego powstaje tak zwana Bizonia, a więc połączenie administracyjne strefy amerykańskiej i brytyjskiej. Później do tego małżeństwa zaproszona zostaje Francja. Francja nie za bardzo chce. Francja chce osłabienia Niemiec, w istocie rzeczy jak największego, no ale dostaje w prezencie Zagłębie Sary pod swoją administrację na 15 lat. No i proszę Państwa, po tych wszystkich wydarzeniach we wrześniu 1948 roku zachodni zwycięzcy zezwalają na powstanie zachodnio-niemieckiego państwa. Bowiem 1 września, notabene 1948 roku, w niewielkim sennym Bonn pod Kolonią, w ówczesnej wyższej szkoły pedagogicznej, przedstawiciele zwycięskich okupacyjnych mocarstw w otoczeniu duchowieństwa katolickiego i protestanckiego, przedstawicieli głównych sił politycznych Republiki Federalnej Niemiec
wręczyli, proszę Państwa, tak zwane prawa kardynalne. Inaczej mówiąc, prawa zezwalające na powstanie Republiki Federalnej Niemiec. Ponieważ nie było jeszcze wyborów, no i nie było państwa, to tegoż samego dnia powołano do życia tak zwaną Radę Parlamentarną. Owa Rada Parlamentarna była konstytuantą, a więc w istocie rzeczy była ciałem uchwałodawczym powołanym tylko i wyłącznie w celu przygotowania projektu i uchwalenia nowej konstytucji przyszłego państwa. W skład owej Rady Parlamentarnej weszło 65 członków z głównych sił politycznych ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec. Tutaj mam na myśli zarówno te partie polityczne, które odrodziły się po II wojnie światowej, no, dla przykładu jak niemiecka socjaldemokracja, bardzo stara partia polityczna w Niemczech z wielką tradycją, jak i ugrupowania, które powstały po II wojnie światowej. No, mam tu na myśli Chrześcijańską Unię Demokratyczną, czy też Chrześcijańską Unię Społeczną. Nawiasem mówiąc, proszę, niech Państwo zważą, że jaki stabilny jest ten system. Te wszystkie partie funkcjonują do dzisiaj, tak na dobrą sprawę, no i stanowią trzon funkcjonowania Republiki Federalnej Niemiec. Na przewodniczącego owej Rady Parlamentarnej wybrano wówczas szefa przewodniczącego chrześcijańskiej niemieckiej demokracji, czyli CDU, Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, doktora Konrada Adenauer. No i proszę Państwa, ta Rada Parlamentarna zaczęła przygotowywać tą konstytucję, która w istocie rzeczy gotowa była 23 maja 1949 roku, a wcześniej odbyły się pierwsze wybory do zachodnio-niemieckiego parlamentu. Ta konstytucja, ów dokument został 23 maja, jak wspomniałem, podpisany przez Konrada Adenauera jako przewodniczącego Rady Parlamentarnej po uprzednim sprawdzeniu go i zaakceptowaniu przez zwycięskich zachodnich aliantów. Dokument ów obowiązuje do chwili obecnej, ale w chwili stworzenia tego dokumentu, no, posiadał pewne elementy, które miały świadczyć o tym, że Republika Federalna Niemiec będzie państwem tymczasowym. Po pierwsze, można by było odnieść się do samej nazwy dokumentu. Proszę zważyć, że w 1949 roku nie użyto sformułowania Die Verfassung, czyli konstytucji, tylko dokument nazwano Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, czyli ustawą zasadniczą dla Republiki Federalnej Niemiec. Można by było powiedzieć, że w sumie niewielka różnica, że to samo. Ale miało to pewien symboliczny aspekt. Bowiem główne niemieckie partie polityczne uznały, że słowo konstytucja będzie zarezerwowane dla dokumentu, który kiedyś uchwalą Zjednoczone Niemcy w wolnych wyborach, a ta ustawa zasadnicza ma być taką ustawą, powiedzmy, tymczasową. Tak jak mawiamy czasami, że prowizorki są najtrwalsze, na przykład w domu, no tak samo jest z ustawą zasadniczą, bo proszę zobaczyć, że Niemcy są zjednoczone prawie 30 lat, no i dalej obowiązuje ten sam dokument. Drugim elementem tej tymczasowości, czy takiego, można by było powiedzieć, że nadzwyczajnego stanu, były słowa w preambule tego dokumentu, w którym to napisano, że działał on także w imieniu tych Niemców, którym nie dane było współdziałać. Chodziło tutaj o tych obywateli niemieckich, którzy znaleźli się pod rządami radzieckiej strefy okupacyjnej. Interesujący był, proszę Państwa, artykuł 23 ustawy zasadniczej, który miał dwa zdania, które zacytuję, ale te dwa zdania sprawiły, że w 1990 roku dokonano zjednoczenia Niemiec. A więc proszę zobaczyć, jak Niemcy w istocie rzeczy perspektywicznie ten dokument tworzyli. Artykuł ów brzmiał.
Niniejsza ustawa zasadnicza obowiązuje na terenie, no i tutaj były wymienione 11 landów ówczesnych byłej Republiki Federalnej Niemiec, łącznie z Berlinem Zachodnim, na terenie którego obowiązywała część zapisów tejże ustawy. I drugie zdanie brzmiało tak. W innych częściach Niemiec należy ustawie nadać moc obowiązującą niezwłocznie po jej przystąpieniu. Oznaczało to, że tak na dobrą sprawę możemy sobie różnie zdefiniować inną część Niemiec, no i tak na dobrą sprawę włączyć ją do Republiki Federalnej Niemiec. Co zresztą stało się w 1990 roku, bo proszę zobaczyć, że w istocie prawnej to nie było żadne zjednoczenie. To było przyłączenie terytorium byłego NRD jako nowych 5 landów do Republiki Federalnej Niemiec na mocy tego wspomnianego 23 artykułu ustawy zasadniczej państwa. Nawiasem mówiąc, w 1949 roku mieliśmy, proszę państwa, w Republice Federalnej Niemiec dwie koncepcje zjednoczenia. Czyli koncepcję małego zjednoczenia obejmującego wszystkie 4 strefy okupacyjne, które miało się kiedyś dokonać, albo, proszę państwa, koncepcję wielkiego zjednoczenia Niemiec, a więc powrotu do Republiki Federalnej Niemiec tych terenów, które należały do Niemiec na dzień 31 grudnia 1937 roku, a więc przed aneksją Austrii i Czechosłowacji. Notabene dodam, doskonale państwo zapewne o tym wiedzą, że do końca lat 60. wszystkie partie niemieckie główne nie uznawały obecnych granic Polski. No i dlatego też do 1970 roku nie utrzymywaliśmy stosunków dyplomatycznych. Proszę państwa, w wyniku tych wyborów w roku 49 utworzono, teraz już będę kończyć historię, ale jeszcze jedna rzecz, utworzono, proszę państwa, pierwszy rząd Republiki Federalnej Niemiec, to znaczy 7 września 1949 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Bundestagu, a tydzień później, 14 września 1949 roku, pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec został dr Konrad Adenauer. Miał wówczas 74 lata, był dowodem tego, że medycyna się myli, bo jego osobisty lekarz powiedział, że może być kanclerzem tylko przez rok z uwagi na stan zdrowia. Owym kanclerzem był przez 14 lat. Został zmuszony do ustąpienia w wieku 88 lat, bo za bardzo sam nie chciał. No i proszę państwa, do tego wszystkiego został wybrany przewagą jednego głosu należącego do siebie samego. Tak, był konsekwentny. I proszę państwa, ta koalicja rządziła w Republice Federalnej Niemiec do 1966 roku, a podczas jej rządów stworzono tak zwaną doktrynę Hallstein. Kurt Hallstein był wiceministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i opracował 4 punkty pewnej doktryny, którymi miała kierować się polityka zagraniczna Republiki Federalnej Niemiec. Też te 4 punkty zacytuję. Punkt 1 mówił tak. Jedynym politycznym i prawnym spadkobiercą Rzeszy Niemieckiej jest Republika Federalna Niemiec i tylko ona ma prawo mówić w imieniu narodu niemieckiego. Oznaczało to, że wszelkie akta podpisane przez Niemiecką Republikę Demokratyczną, która powstała miesiąc po RFN, no nie miały dla rządów Bonn w istocie rzeczy żadnego znaczenia. Drugi punkt mówił, dopóki naród niemiecki nie uzna w wolnych wyborach innych granic, nadal istnieje Rzesza w granicach 31 grudnia 1937 roku. Dlatego jakbyśmy się tak cofnęli w czasie i byśmy znaleźli na przykład jakieś mapy Europy wydawane na przestrzeni lat 49-1966,
to na terenach, na których się znajdujemy, byłoby tak ładnie napisane na czarnym atramentem albo czerwonym Zuzeitiger unter polnische Verwaltung, czyli tymczasowo pod polską administracją. Trzeci punkt owej doktryny mówił, że Republika Federalna Niemiec zerwie stosunki dyplomatyczne z każdym państwem, które uzna państwowość NRD, z wyjątkiem Związku Radzieckiego. To była słabość tej doktryny, no bo jednym wolno było, innym nie. No ale tutaj Niemcy nie mieli wyboru. Proszę zobaczyć, że Związek Radziecki był mocarstwem okupacyjnym. Tak na dobrą sprawę jedynym, które trochę no, pokazało, co to jest okupacja tak w pierwszych latach. No i można by było powiedzieć, że Niemcy doskonale wiedzieli, że tam na Syberii no, jest ponad 5 tysięcy jeszcze żołnierzy Wehrmachtu wziętych do niewoli pod Stalingradem. No, gdyby stosunek do zwycięskiego mocarstwa był inny, ci ludzie nie mogliby raczej liczyć na powrót do kraju. Tak wrócili w latach 50., a Adenauera matki i żony całowały po rękach, kiedy wynegocjował powrót tychże żołnierzy. No ale proszę Państwa, na mocy tego zapisu Republika Federalna Niemiec rzeczywiście go stosowała. To znaczy, dla przykładu, nie było stosunków z Polską i państwami, powiedzmy, Europy Środkowo-Wschodniej, ale Republika Federalna Niemiec dla przykładu zerwała na przykład stosunki z Jugosławią za to, że państwo owe uznało państwowość NRD. No i punkt czwarty. Punkt czwarty mówił, że należy dążyć do zjednoczenia narodu, nie płacąc jednak ceny politycznej. Takie były, można by było powiedzieć, prawne podstawy, geneza powstania naszego zachodnio-niemieckiego państwa. Ale proszę zobaczyć, że to państwo w latach 50., 60. i 70. Musiało zmierzyć się ze swoją przeszłością. I mówimy tutaj nie o państwie wcześniej autorytarnym, tylko mówimy o totalitaryzmie, a więc o nazizmie, który te Niemcy owładnął w 1933 roku, a nawet wcześniej. No i który spowodował nie tylko wybuch II wojny światowej, ale same zniszczenia na terenie Niemiec, no i 10 milionów Niemców, którzy także zginęli w czasie tejże wojny. Problem w tym, że kiedy powstała ta Republika Federalna Niemiec w 1949 roku, powstała jako demokratyczne państwo, tylko problem był w tym, że przy takim masowym zaangażowaniu wcześniej narodu niemieckiego w machinę nazistowską, ciężko było znaleźć osoby nieumoczone, powiedzmy tak trywialnie, w poprzedni ustrój, którym można by było powierzyć w istocie rzeczy tworzenie tego demokratycznego kraju. Oczywiście zgodnie z postanowieniami zwycięskich mocarstw w Niemczech miała odbyć się denazyfikacja i demokratyzacja kraju. No, głównych zbrodniarzy powieszono, ale tak na dobrą sprawę pozostało główne pytanie, jak odnieść się do pozostałych funkcjonariuszy byłego systemu nazistowskiego. Przez lata, można by było rzec, był to temat tabu, bardzo rzadko podnoszony. To, o czym mówię, wybuchło ze zdwojoną mocą w 1994 roku, kiedy otworzono archiwa NSDAP. No i wtedy można było zobaczyć, kto jaką miał przeszłość w Republice Federalnej Niemiec. Okazało się bowiem, że do 1990 roku 25 ministrów plus jeden prezydent federalny byli wcześniej członkami NSDAP. Oczywiście przez swoje lata ten fakt skrywali, można by było powiedzieć, że permanentnie. Jeżeli chodzi o
kanclerza, mam tu na myśli Georga Kurta Kissingera. Jeżeli chodzi o prezydenta, mam na myśli wcześniejszego wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych Waltera Schella. A także, no tutaj taki mały kamyczek, pani dziekan, do naszego podwórka. Okazało się, że członkiem NSDAP był wieloletni minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Hans-Dietrich Genscher, doktor honoris causa naszego uniwersytetu. Który przez lata mówił, że niczego nie podpisywał, żadnego wniosku nie podpisał, no ale badacz Hartwig był bardzo chyba zasadniczy, bo znalazł w tym archiwum jego osobistą deklarację z numerem, jego osobistą deklarację podpisaną i chęci wstąpienia do owej partii. A więc, proszę Państwa, jeżeli chodzi o członkostwo samej partii nazistowskiej, moglibyśmy znaleźć, no, tak na dobrą sprawę, w ówczesnym czasie, w ówczesnym momencie, przedstawicieli we wszystkich ówczesnych partiach politycznych Republiki Federalnej Niemiec, nie tylko w CDU, CSU, FDP, ale nawet w SPD. Byli to także ludzie, powiedzmy sobie, świata nauki, świata kultury, którzy takową przeszłość posiadali. Notabene, kiedy Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec podpisały 7 grudnia 1970 roku układ o normalizacji stosunków pomiędzy oba naszymi państwami, doszło do pewnego paradoksu. Proszę zobaczyć, że ze strony niemieckiej ten układ podpisał mój ulubiony kanclerz Willy Brandt, któremu niczego nie można zarzucić, bo akurat udał się w chwili zdobycia władzy przez nazistów na emigrację. I podpisał, proszę Państwa, ten układ ze strony niemieckiej ówczesny minister spraw zagranicznych i wicekanclerz Walter Schell, były członek NSDAP. Z drugiej strony, układ podpisał prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, który był w przeszłości więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Czyli tak na dobrą sprawę doszło do paradoksu, bo można by było powiedzieć górnolotnie, że po części ofiara podpisywała układ z, no może nie obrawcą, ale człowiekiem, który wspierał system, który tego polskiego premiera wcześniej, pomijając jego poglądy, no, wtrącił w to miejsce, w które trącił. A więc członkostwo w organizacjach, proszę Państwa, to jest kwestia pierwsza. Zresztą, proszę Państwa, proszę zważyć, że jeżeli chodzi o przeszłość czołowych przedstawicieli niemieckiego świata, polityki, kultury, także duchowieństwa, no było tego więcej, no bo okazało się, że członkiem Waffen-SS był laureat literackiej Nagrody Nobla Günter Grass. Okazało się, że Państwo pamiętają pewne kontrowersje dotyczące przeszłości kardynała Józefa Ratzingera, kiedy w wieku 77 lat zostawał papieżem. No, wtedy też mówiło się o jego wcieleniu do młodzieżowej organizacji w tamtych czasach. No jest. Drugi aspekt, proszę Państwa, dotyczył tego, jak Republika Federalna Niemiec ma się odnieść do swojej przeszłości. No i ponieważ, mówiąc trywialnie, umoczeni w system byli prawie wszyscy, tak jak wszyscy jesteśmy umoczeni w ten poprzedni, no to w sumie jesteśmy niewinni. Tak. No bo musimy się w istocie rzeczy jakoś z tego wytłumaczyć. Sam dr Konrad Adenauer powiedział na temat denazyfikacji i poszukiwania pozostałości nazizmu w Republice Federalnej Niemiec, wypowiedział takie słowa.
nie szukajmy dalej, bo nie wiadomo, kogo znajdzie. No i proszę Państwa, rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na rządy Adenauera, w jego rządach tak przeciętnie 15-20% osób, które piastowały urząd ministra, no miały przeszłość nazistowską. Więcej tych osób było w Ministerstwie Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych. To oscylowało nawet do 30%. Były takowe też osoby, które kierownicze stanowiska pełniły najpierw w okresie III Rzeszy, a później na tych samych stanowiskach znalazły się, proszę Państwa, już w demokratycznym państwie. Mam tu na myśli wymiar sprawiedliwości, właśnie politykę zagraniczną i tak dalej. Zresztą to będzie się za Niemcami ciągnęło, bo proszę zobaczyć, że dla przykładu zacny prezydent von Weizsäcker, który był prezydentem w latach 80., no też można by było powiedzieć, że rodzinnie miał pewną przeszłość. Jego tato był wiceministrem spraw zagranicznych w pewnym rządzie, a on w stopniu kapitana w 1939 roku wkraczał do Polski, za co no, później wielokrotnie przepraszał. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to było to, jak wytłumaczyć ten system. No i znaleziono, to do dzisiaj w sumie tkwi w polityce historycznej RFN, bardzo dobre wytłumaczenie. Naziści byli źli, tam byli też zbrodniarze, ale nie każdy, kto był członkiem partii, kto był nazistą, był, proszę Państwa, zły. No i proszę zobaczyć, że w latach 60. ubiegłego stulecia w Republice Federalnej Niemiec zaczął panować mit dobrego nazisty. No i znaleziono gościa, znaleziono człowieka, który do tego mitu miał pasować jak ulał. Był w miarę młody, w więzieniu przesiedział po 1946 roku tylko 20 lat, czyli kiedy wyszedł miał 61. No i stał się gwiazdą filmową, telewizyjną. Mam tu na myśli Alberta Speera, głównego architekta Adolfa Hitlera, a także ministra gospodarki i uzbrojenia III Rzeszy swego czasu. Speer pasował do mitu dobrego nazisty, no bo w sumie mit był taki, że nic nie robił, tylko w istocie rzeczy można by było powiedzieć, że projektował i budował. Co było nieprawdą, ale ten mit można by było rzec, że bardzo silnie został rozpowszechniony. Drugim elementem tego mitu, proszę Państwa, było to, że mieliśmy do czynienia no, z relatywnie młodym człowiekiem, który tak blisko znał Adolfa Hitlera, a więc po wyjściu ze Szpandau w istocie rzeczy stał się gwiazdą telewizyjną i filmową, chętnie udzielał wywiadów, no i można by było powiedzieć, stał się swego rodzaju celebrytą. Trzecim elementem tego mitu no, był, proszę Państwa, fakt, że Speer konsekwentnie zaprzeczał, że z niczym złym w Republice Federalnej, raczej w III Rzeszy nie miał do czynienia. Ten mit, proszę Państwa, dobrego nazisty trwał w istocie rzeczy bardzo długo, bo trwał do Tak? Aha, to dobrze. Znaczy, dobrze, że nie zmieniłem. Ten mit, proszę Państwa, trwał do lat 80., kiedy okazało się, że przeszłość tego głównego architekta III Rzeszy taka piękna nie była. Ale patrząc na Alberta Speera, no trzeba zadać sobie pytanie. Czy gdyby nie sława ojca i ten mit tego celebryty, tego dobrego nazisty w cudzysłowie, czy jego syn Albert Speer junior, który był również architektem, a odszedł z tego świata nie tak dawno, bo 2 lata temu,
czy byłby tak słynnym architektem w Republice Federalnej Niemiec i posiadał jedno z najdroższych biur architektonicznych, gdyby nie sława i nazwisko swego ojca. A więc proszę zobaczyć, że bardzo często ta przeszłość nie tylko przeszkadzała, ale pomagała w istocie rzeczy, proszę Państwa, ku temu, aby odnieść, powiedzmy, jakąś karierę, czy przysłużyła się pewnej karierze. Kolejny element, proszę Państwa, tej pozostałości nazizmu w Republice Federalnej Niemiec, to kwestie takie jak swego rodzaju ciągłość państwa. Proszę zobaczyć, że ona istnieje w każdym kraju pod względem politycznym i prawnym. Tak samo jak trzecia RP jest spadkobiercą PRL-u i tak dalej. Ale w Niemczech ma to, proszę Państwa, szczególne znaczenie, bowiem w odróżnieniu do nas Niemcy te prawo zmieniają bardzo rzadko. A dla przykładu ustawa o obywatelstwie Rzeszy uchwalona w 1913 roku i ta ustawa przeżyła cesarstwo, Republikę Weimarską, III Rzeszę i została dopiero nieznacznie znowelizowana w 1999 roku. Tak samo, proszę Państwa, jest z kodeksem karnym, który dzisiaj obowiązuje. On został uchwalony w 1871 roku. I tak jak cesarstwo uchwaliło, tak przejęła ten kodeks Republika Weimarska, III Rzesza i Republika Federalna Niemiec. W tym kodeksie karnym istniał wówczas w 1871 roku pewien zapis artykułu 175 dotyczącego nieobyczajowego zachowania. W skład tego zachowania wchodziło wiele rzeczy, ale także również stosunki homoseksualne. I proszę Państwa, do roku 1935, aby kogoś skazać za takowe zachowanie, trzeba było udowodnić w istocie rzeczy, że miało to miejsce. Kiedy naziści doszli do władzy, zliberalizowali ten zapis. Już nie trzeba było niczego udowadniać. Wystarczyło powiedzieć, że ten pan z drugim pan. I taka osoba mogła trafić albo do więzienia, albo do obozu koncentracyjnego. Wojna się skończyła, Republika Federalna Niemiec przejęła ten kodeks karny, przejęła właśnie z tą wersją, powiedzmy, nazistowską tego zapisu i tego zapisu nie zmieniła. W odróżnieniu do NRD, które powróciło do zapisu sprzed 1935 roku. I proszę Państwa, do 1969 roku na podstawie tego zapisu skazano na grzywnę albo więzienie, około, różnie to statystyki podają, 60 tysięcy osób. I teraz Republika Federalna Niemiec dzisiaj ma problem, bo o ile przeprosiła i wypłaciła odszkodowanie gejom prześladowanym przez III Rzeszę, to teraz musi wypłacić odszkodowanie tym, którzy jeszcze żyją, a byli prześladowani w RFN na mocy przepisu, który został stworzony za czasów hitlerowskiej dyktatury. To taka ciekawostka, bo tak się mówi, że my jesteśmy jako naród tacy konserwatywni. Ja wiem, że Republika Federalna Niemiec dzisiaj jest takim przykładem wolności wszelakich, ale proszę zobaczyć, że karalność czynu, jeżeli już o tym mówimy, karalność czynów homoseksualnych RFN zniósł w 1939 roku, a pochodne tego zapisu wszystkie wycofał w 1994, a Polska uczyniła to w 1932 roku, czyli znacznie w istocie rzeczy wcześniej. Oprócz takich kwestii, proszę Państwa, dochodziło do początku lat 70. do pewnych kuriozalnych kwestii w Republice Federalnej Niemiec. Jeden przykład Państwu przedstawię. Był taki niemiły człowiek, który nazywał się Roland Freisler.
On był szefem Ludowego Trybunału w III Rzeszy. Tak no, mniej więcej na swoim sumieniu miał kilkaset istnień ludzkich. Końca II wojny światowej nie dożył, bo zginął w lutym 1945 roku podczas nalotu alianckiego. No ale wojnę przeżyła jego małżonka, która po skończonej wojnie, no, w związku właśnie z tą ciągłością prawną, o której tutaj przed chwilą mówiłem, otrzymała po mężu emeryturę. No i tę emeryturę sobie pobierała i żyła spokojnie. Ale w 1974 roku wpadła na pomysł, że tej kasy, tych pieniędzy może być trochę więcej. No i napisała do ówczesnego ministra spraw społecznych w Bawarii, notabene z CSU, takie ładne podanie, takie ładne pisemko, w którym zwracała się o przyznanie dodatku specjalnego na podstawie zapisów ustawy o ofiarach wojny. Jak to uargumentowała? Argumentowała, że gdyby jej mąż żył, nie zginął w tym nalocie alianckim, to proszę Państwa, dzisiaj byłby wziętym adwokatem albo urzędnikiem, no i tak na dobrą sprawę tych pieniędzy oboje mieliby znacznie więcej. Pan minister, odpisując pani Marion, stwierdził, że rzeczywiście czyny męża dawno byłyby już amnestiowane. Dzisiaj byłby porządnym obywatelem demokratycznego państwa. No i ten dodatek wdowa po Rolandzie Freislerze otrzymała do swojej emerytury. Kolejna, proszę Państwa, kwestia to była kwestia udziału urzędników, byłych urzędników nazistowskich w władzach RFN. Było tego dosyć sporo, ale tak w istocie rzeczy proszę pamiętać, że Republika Federalna Niemiec w roku 1956 utworzyła swoją armię. No i pomijając, że do tej armii, do tworzenia tej armii byli, można by było powiedzieć, przypisani byli oficerowie Wehrmachtu, no bo można by było wytłumaczyć, że innych nie było. Ale problem był inny, bo proszę zważyć, że w końcu podjęto także decyzję o tym, aby do Bundeswehry przyjąć niektórych przedstawicieli SS do pewnego stopnia. I ile pamiętam, ponad 500 oficerów SS tworzyło tą Bundeswehrę. Patrząc tak z tego punktu widzenia na tamten czas, to w sumie trochę chyba racji miała ta komunistyczna propaganda mówiąca o tej armii w latach 50., no, że była to hitlerowska armia w przenośni. Proszę zważyć, że problem, który miał tutaj miejsce, no w Republice Federalnej Niemiec w istocie rzeczy ciągnął się, jak pokazałem na przykładzie choćby tych mniejszości, przez wiele lat. A pod koniec lat 60. główne, raczej wraz z tak zwaną rewolucją kulturową, marcem 68 roku, no, takie bardzo, powiedzmy, lewicowe ugrupowania zaczęły pytać o przeszłość, no i zaczęły pytać, jaki to jest kraj. Dlaczego przedstawiciele tego byłego systemu i byłego reżimu w tym państwie pełnią zawrotne funkcje. Inną kwestią pozostawała kwestia mentalności społecznej. Czyli inną sprawą była kwestia społecznej mentalności. Ja bardzo lubię piłkę nożną, bardzo lubię niemiecką reprezentację. Czasami jej kibicuję. Ale tu się odniosę do czasów, których ja nie mogę pamiętać. To znaczy do Mistrzostw Świata w 1954 roku, kiedy to Republika Federalna Niemiec no, wygrała mistrzostwa, została mistrzem świata w piłce nożnej. Pomijając kwestię, że czołowi przedstawiciele tego Związku Piłki Nożnej także pełnili podobne funkcje w poprzednim systemie, no, trzeba zważyć, że Niemcy się cieszyli, jak wygrali te mistrzostwa. No, każdy kraj by się cieszył. Każdy kraj by się cieszył, ale cieszyli się w sposób specyficzny. To znaczy na ulicach śpiewano Horst Wessel Lied.
padały takie słowa, że przegraliśmy w 45, ale teraz wygraliśmy. No i proszę Państwa, śpiewano na ulicach także pierwszą zwrotkę hymnu niemieckiego, rozpoczynającą się od słów Niemcy, Niemcy ponad wszystko, zamiast drugą, która od 52 roku stanowi oficjalny hymn Republiki Federalnej Niemiec. Dochodziło nawet do takich rzeczy, że kiedy jeden z panów zwrócił uwagę w grupie osób, że nie powinno się tego śpiewać, no to niemiło się dla niego to skończyło. To skończyło się w istocie rzeczy bijatyk. Więc, no, także pobić, tak, pobić. A więc proszę zobaczyć, że kwestia mentalności także miała tutaj istotne znaczenie, tym bardziej, że dzięki temu o tych kwestiach, które Państwu starałem się nakreślić, przez lata w Republice Federalnej Niemiec nie mówią. Albo starano się tego problemu w istocie rzeczy unikać, głównie jeżeli chodzi o klasę polityczną. Pani dziekan tutaj wspomniała o obecnych czasach. No na szczęście one wyglądają już trochę inaczej, ale niepokojące jest to, że są niewielkie, aczkolwiek są pewne środowiska u naszych sąsiadów, które do pewnych elementów historycznych się odwołują. Czyli mówią o tym, że Wehrmacht był rycerski, że nie musimy się tego Wehrmachtu wstydzić, że byli to zwykli żołnierze, którzy tylko walczyli. No, mam tutaj na myśli takie ugrupowania jak NPD, czy Alternatywę dla Niemiec, które w istocie rzeczy, proszę Państwa, takie kwestie podnoszą. I tak na koniec, to proszę zobaczyć, że w tamtym okresie, w latach 50. i 60., no Niemcy nie mogli w Republice Federalnej Niemiec sobie darować utraty tych ziem, na których my dzisiaj żyjemy, tak, na których jesteśmy. No i ten związek wypędzonych, który w istocie rzeczy no, dzisiaj jest, powiedzmy, organizacją symboliczną, w tamtym okresie czasu te wszelakie organizacje no, były bardzo silne. Mówimy tutaj o mniej więcej 8 milionach osób. Tak? Proszę pamiętać, że to jest 8 milionów potencjalnych wyborców. I była taka moda w latach 50. i 60. na uczczenie niemieckiego wschodu. A więc starano się szkoły, budynki, ulice nazywać no, byłymi niemieckimi nazwami. Doszło do takiego paradoksu, że kiedy minister infrastruktury zalecił, aby nazywać autostradowe parkingi nazwami miast, które kiedyś należały do państwa niemieckiego, a to na przykład nazwano, do dzisiaj podobno to istnieje, choć ja tego nie widziałem, jest parking z WC Allenstein na przykład. No bo nikt tego nie zmienił, przynajmniej tak badacze twierdzą, że ta nazwa pozostała, a więc czasami miało to nawet wyraz, powiedzmy, humorystyczny. Miało to wyraz humorystyczny. Proszę pamiętać, że w tamtej atmosferze no to, co uczynił Willy Brandt w 1970 roku, nie było popularne. Rzeczywiście kanclerz musiał mieć odwagę, podpisując te układy z państwami wschodnimi, no bowiem to tak jakby powiedzieć swoim rodakom, że już nigdy tam nie wrócicie i o przeszłości możecie zapomnieć, a pod jego kierunkiem w ówczesnym okresie napadały za to różne słowa, czasami także mało cenzuralne. Więc proszę zważyć, drodzy Państwo, że te pozostałości tegoż byłego systemu w Republice Federalnej Niemiec istniały czy funkcjonowały w wielu obszarach życia. Czasami były tematem tabu. Czasami można by było powiedzieć, że metodą na usprawiedliwienie swojej przeszłości. Czyli robiłem to samo, co inni
i w istocie rzeczy za nic nie muszę się wstydzić i być odpowiedzialny. To była, można by było powiedzieć, taka tarcza obronna, którą państwo sobie wymyśliło, aby w jakiś sposób pokonać czy przykryć te kilkanaście lat, 12 lat niechlubnej przeszłości. Bardzo dziękuję. Proszę pozostać jeszcze, ale może pan oczywiście usiąść, bo jest czas w tej chwili na pytania i odpowiedzi. Myślę, że bardzo dziękuję za te interesujące fakty z historii. Państwo zawsze bardzo lubicie historię i widziałam to zasłuchanie tutaj też na tych twarzach, bo kwestie są niezmiernie ważne. Proszę bardzo, kto chciałby z państwa zadać pytanie? Zachęcam. Proszę. Panie doktorze, ja mam takie dość właściwie pytanie, które może być następnym wykładem. Skoro Republika Federalna, właściwie IV Rzesza i funkcjonariusze, to byli funkcjonariusze III Rzeszy, to kiedy Republika Federalna zapłaci tym wszystkim biednym, zrujnowanym państwom odszkodowanie? Czy pan ma jakiś pomysł, jak my możemy z tego wybrnąć? Dziękuję za pytanie. Ja wiem, że kwestia reparacji wojennych pojawia się co jakiś tam czas w Polsce, w Grecji. Bardzo często ma także podtekst nie tylko historyczny, ale i polityczny. Ciężko mi jest odpowiedzieć jednoznacznie, bowiem to wszystko zależy od interpretacji prawnej. Tak, niektórzy twierdzą, że można to odkręcić. Ja nie za bardzo jestem co do tego przekonany. W kwestii polskiej było tak, że Polska miała dostać odszkodowanie z części reparacji z radzieckiej strefy okupacyjnej, czyli z tej strefy, no, pod której wpływami byliśmy. No i z tej strefy jakieś tam pieniądze, czy też powiedzmy inne dobra, mniej lub bardziej dużej wielkości przychodziły albo nie przychodziły. Ale kiedy powstała Niemiecka Republika Demokratyczna w 1953 roku, rząd polski, nie wiem czy samemu, czy za namową wielkiego brata, zrzekł się reparacji od NRD. Słucham? No nie ma, tak niektórzy mówią, że nie ma, no ale się zrzekł, no bo Niemcy się na przykład na to powołują. No. Teraz ja nie wiem, czy jest możliwe tak w istocie rzeczy odwrócenie tego wszystkiego i no nie chciałbym tu powiedzieć, że zmuszenie, ale nakłonienie naszych sąsiadów i przyjaciół do wypłacenia czegokolwiek. Republika Federalna Niemiec twierdzi, że kwestia reparacji jest zamknięta. Choć no różnie to w historii bywa, bo Niemcy niedawno dopiero spłacili ostatnie raty za pierwszą wojnę światową. Niestety my szczęścia no, nie mamy. Także muszę raczej rozczarować, że nie spodziewałbym się tego, że to się uda, bo nie wiem, jakich środków można by było użyć, żeby to się praktycznie stało. No. No tak, ale to już by były drastyczne środki. No, dziękuję bardzo. A ja może jednak wrócę do podstawowego wykładu. Przepraszam, bo się mi biurko przewraca. Bo te pojęcia, o których pan mówił, znaczy o nazizmie, ale generalnie to wszystko się rozpoczyna od po I wojnie światowej. Te wszystkie pojęcia zaczynają żyć. Narodowy socjalizm, hitleryzm, faszyzm, chociaż tutaj wszyscy mylą. Myślę, że ja oczekiwałam jakiegoś takiej, no nie formułki, nazizm, narodowy socjalizm, faszyzm, bo myślą, że faszyzm to tylko zaczął się w Niemczech, tak? Niemcy, kiedy przegrały pierwszą wojnę światową, to już te narodowe właściwie ruch polityczny się taki zaczął. Potem to stało się ideologią i tylko dorabiano pewne elementy. Gdybym ja państwu przeczytała taką regułeczkę, od początku składnikiem ideologii, tu pominę, była pełna nienawiści krytyka zachodniej cywilizacji i instytucji.
nazizm, ale powiedzmy, można tu wstawić coś innego, występował przeciw liberalizmowi i indywidualizmowi, głosząc prymat wspólnoty narodowej, Volksgemeinschaft, prawda, to taki, nad interesem jednostki. Sami jesteś niczym, twój naród jest wszystkim. Marx się kłania bardzo mocno. Poddawał krytyce pluralizm partyjny i parlamentaryzm, uzasadniając, że są one wymysłem tych, którzy nie chcą dobra narodu, a myślą tylko o sobie. Ostro atakował demokrację weimarską, charakteryzowaną jako rządy miernot, pozbawionych państwowego i narodowego instynktu. W każdym narodzie, a zwłaszcza niemieckim, no to są takie sinusoidy, tak? Muszą się jakoś bronić. Dlatego teraz naziści są. Proszę Państwa, takie pytanie. Odradzanie się nazizmu. Jak pan krótko podał jakieś 2-3 przyczyny w tej chwili w Niemczech? Znaczy dzisiaj. No proszę Państwa, ja mam prawo zadać pytanie. To jest pluralizm, to jest wolność słowa i proszę się nie obrażać. Ja nawiązuję do wykładu, mając wiedzę też na ten temat, więc proszę o odpowiedź. Już odpowiadam. Znaczy dzisiaj tak na dobrą sprawę trudno by było mówić o odrodzeniu nazizmu. Bo proszę zważyć, że te uwarunkowania, o których pani tutaj mówiła, a więc antyindywidualizm, antyparlamentaryzm i tak dalej, to wszystko, co stało się genezą powstania ruchu narodowo-socjalistycznego, nazwanego później nazizmem, tutaj moglibyśmy w istocie rzeczy odróżnić pojęcie nazizmu od pojęcia faszyzmu. Proszę zważyć, że dla nazizmu to naród, ten folk, był na pierwszym miejscu. W faszyzmie, choćby włoskim, to akurat istota państwa była tutaj silniejsza. Ale tą genezą wówczas były pewne przesłanki polityczne przede wszystkim i ekonomiczne po pierwszej wojnie światowej. Proszę zważyć, że Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową, ale nikt ze zwycięskich armii nie stanął na niemieckiej ziemi. A więc było przekonanie, że ta klęska jest wynikiem choćby rewolucji, ruchów wewnętrznych i ówczesne elity niemieckie, także ziemiaństwo, no, nie akceptowało tej Republiki Weimarskiej, bo dla tych elit to było w istocie rzeczy obce państwo. I to kwestionowanie wówczas traktatu wersalskiego plus ów kryzys ekonomiczny dał podłoże do pewnej ideologii kolektywistycznej, narodowej, która to rzeczywiście nie lubiła liberalizmu, demokracji, indywidualizmu. Nie lubiła także dużych miast. Tak kanclerz mówił, że miasta są zdegenerowane, zgniłe, a wieś jest fajna, dobra, ludowa, czysta i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj takich przesłanek nie ma, natomiast ja mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem podczas wykładu, że może znajdziemy jakieś niewielkie kręgi osób, które odwołują się w istocie rzeczy do tej przeszłości, ale proszę zobaczyć, że to, co złe, nie zawsze tylko fascynuje Niemców, tak? Bo mieliśmy tą imprezę przedstawioną przez jedną z telewizji na Śląsku, o której pani dziekan tutaj mówiła, z tą swastyką z wafelków. Mamy też ruchy, no powiedzmy skrajne, które wypowiadają się no, w podobny sposób. No. A więc ten margines radykalizmu w każdym kraju chyba istnieje, aczkolwiek no, w Niemczech przywołują te negatywne, powiedzmy, historyczne aspekty, no i to jest pod tym względem bardziej smutne. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za dyskusję, za polemikę również, bo proszę Państwa, powinna być polemika do prelegenta. Możemy go postawić często i w trudnej sytuacji, żeby musiał wybrnąć z określonych pytań, które następnie w tej polemice się pojawiają. Więc bardzo Państwu dziękuję. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że przecież znakomicie działa nasza sekcja historyczna
którą prowadzi profesor Kozłowski, która tak piękną stronę ma swoją internetową, ale na te ostatnie spotkania, na które profesor Kozłowski zaprasza również i osoby dodatkowe, profesorów, którzy są gośćmi specjalnymi w celu wytłumaczenia określonych rzeczy, przychodzi parę osób. I myślę, że to jest ważne, abyście Państwo dołączyli, jeśli interesują Was kwestie historyczne. Kiedy jest następne spotkanie? 11 maja? Tak? 11 maja o godzinie 16 Państwo się spotykacie, czy 17? 16. O 16.026 zachęcam Państwa do tego udziału, bo to są naprawdę, ostatnio film był z narracją właśnie specjalnie zaproszonego gościa. Panie doktorze, jeszcze raz pięknie dziękujemy. Tradycją naszą jest wręczenie panu pamiątkowego dyplomu. Dziękuję bardzo za ten ogrom wiedzy i wytłumaczenia nam pewnych ważnych kwestii.